Oto misja 59 Krzyżowca. Również bardzo łatwa, choć już nie idiotycznie, jak powiedziałem w poprzedniej misji. Tutaj poziom wzrósł z idiotycznie łatwego na łatwy. Walczymy tutaj przeciwko marszałkowi i opatowi. Niestety w tej misji, niestety bądź niestety, zależy jak kto woli. Nie musimy tutaj tak naprawdę inwestować w żadną obronę pod pewnym warunkiem, ale do tego, na to jeszcze przyjdzie czas i powiem dlaczego tak, a nie inaczej. Mamy tutaj dość mało miejsca na rozbudowę. I co ciekawe, można nas zaatakować tylko z jednej strony, bo można powiedzieć, że znajdujemy się na jednym z końców mapy, bo można dostać się do nas idąc naokoło przez terytorium marszałka. Niech nie zmyli nikogo to przejście przez rzekę na południe od naszej siedziby, bo tak naprawdę prowadzi tylko do małej wysepki, na której nic nie ma poza kilkoma drzewami. A trawą nie ma co się przejmować, bo i tak nic tam nie zrobimy, bo jest za mało miejsca. Jak już mówiłem, nie trzeba tutaj pod pewnym warunkiem inwestować w obronę, ale dla pewności wolę jednak zagrodzić sobie przejście do zamku murem. I taki mur w zupełności wystarczy, byleby pojawił się komunikat, że siedziba jest otoczona. W tym czasie proponuję wysłać kilkunastu bądź kilkudziesięciu łuczników, aby już pozbywali się pracowników i obrońców marszałka. Oczywiście postawienie wieży gdzieś w tym miejscu, najlepiej obserwacyjnej, znacznie poprawi szybkość tych działań, bo wiadomo, jest to przewaga wysokości, w związku z czym znacznie to ułatwi robotę. Chyba że ktoś nie chce wydawać kamienia, to może zrobić to tak jak ja przed chwilą, czyli postawienie łuczników mniej więcej przy złożach kamienia oraz żelaza, które będą naszym jednocześnie źródłem zarobku. Ludzi natomiast proponuję żywić chlebem, czyli stawiamy w tym celu oczywiście farmy pszenicy, następnie młyny, które przetwarzają pszenicę na mąkę, a mąka będzie wykorzystywana przez piekarnię do produkcji, do pieczenia chleba. Prosty łańcuch, już dawno temu przeze mnie wykorzystywany od praktycznie początkowych misji, więc nie ma sensu już kolejny raz tutaj go omawiać. Zresztą w tym przypadku też się powtarzam. Marszałek, jak widzę, postawił tutaj wieżę. No nieco trochę ona utrudnia wybijanie jego obrońców, ale to nie będzie problemem. Myślę, że tutaj też postawię na pałkarzy, bo jest to jednak dość dobra jednostka, jeśli chodzi o szybkie ataki. Nie można tutaj tego, ponieważ mają bardzo dużą wartość ataku. Co prawda są słabi do obrony, jednak ich szybkość i siła to wynagradzają. Tak więc już stawiam kuźnię. Coś już żelaza mam, więc można już zacząć produkcję. Nie będzie ona na początku zbyt duża, ale z czasem, jeśli będę dostawał więcej żelaza, no to i ta produkcja trochę ruszy z kopyta. Łucznicy marszałka stanęli na wieży, więc trzeba się ich pozbyć. Oczywiście w tym celu przestawiam łuczników w inne miejsce, tak żeby mieli zasięg ich trafić. No, jakimś dziwnym trafem zginęło mi więcej łuczników niż miał wróg. Chociaż z drugiej strony wróg był chroniony przez wieżę. Jednak wieża zapewnia troszkę obrony. Nie jest to jakoś zbyt duża wartość, ale zawsze pomaga. Zapomniałem niestety się przełączyć na
produkcję Wekier, w związku z czym pojawiły mi się dwa miecze w zbrojeniu, a nawet kolejne. Ale to nie problem, bo jako że zorientowałem się w miarę szybko, za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować, to dam radę jakoś to nadrobić czasowo. Jak zawsze to u mnie bywa, późno zaczynamy z produkcją żywności w związku z tego powodu straciłem trochę na popularności, ale szybko to się odbije. Mamy też tam drobne złoża smoły do wykorzystywania, ale nie mają one w tej misji żadnego sensu, chyba że sprzedaż jednak. Jest to zbyt wolne wydobycie, żeby mieć z tego jakieś większe zyski, bądź opieranie całkowicie swoich zysków ze sprzedaży smoły. Kamień i żelazo są tutaj dużo lepszymi surowcami, jeśli chodzi o ich sprzedaż. Pałkarze się powoli produkują, tej misji tutaj nie przyspieszałem, bo jest ona dość łatwa, co prawda już tutaj to jest teraz typowe czekanie na odpowiednią ilość broni w mojej zbrojowni. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Choć z drugiej strony tak, odpowiednia ilość pałkarzy sprawi, że marszałek zginie. Oczywiście mam na myśli to, że nie jest potrzebna jakaś specjalnie duża ilość tych pałkarzy. Myślę, że około 30-40 powinno wystarczyć, żeby tam po prostu wejść i go zabić. No dobra, jednak przyspieszyłem, bo jednak za mało tu się dzieje, żeby było sens to pokazywać. To jest tylko czekanie na armię i rozbudowywanie się i sprzedaż niepotrzebnych mi surowców. Łucznicy w gotowości! Jesteśmy atakowani! Jesteś drugim największym władcą. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wiadomość od marszałka. Sprawy mają się nieco fatalnie. Też nie? Bohaterski. No dobrze, marszałek załatwiony. Teraz pozostał tylko i wyłącznie opat. Opat się nieco zbugował w tej misji i cały czas będzie to robił. Po prostu niestety testerzy się obijali. No, do czego zmierzam? Zamek opata jest tak zrobiony, że w pewnym momencie blokuje się fosa z krańcem mapy. Po prostu, krótko mówiąc, nie da się wyjść z zamku opata, jeśli nie podstawi się tam wieży oblężniczej. Wtedy już wszystko rusza i opat utrzymuje się, atakuje, więc jeśli ktoś chce nieco utrudnić sobie rozgrywkę, to musi postawić wieżę oblężniczą na murach opata i ona będzie tam stała tak długo, dopóki wróg jej nie zniszczy, a z tym bywa różnie. No, wrogowie mają problem z burzeniem takich budowli. I jeśli takie ustrojstwo już będzie zniszczone, to raczej to będzie kwestia przypadku, aniżeli przemyślanego ruchu przeciwnika.
Otóż chciałem się tutaj pozbyć tych mnichów z siedziby, ale jest tam całe mnóstwo uczników jeszcze. Są oni po prostu mocno zgrupowani, tak to ujmę. Mieszczą się na kilku polach i jest tam ich, no myślę, że kilkudziesięciu na pewno. No zobaczymy, czy taka armia pałkarzy sobie z tym poradzi. No, myślę, że wystarczy. W razie czego jeszcze dokupię drabiny, bo dawno z nich nie korzystałem, ale już tak porządnie. A nie typu wybij wszystkie jednostki, zostaw żywego lorda i dopiero wejść z drabinami. No co trochę mija się z celem. Ale jednak dla pewności jeszcze dokupię tych pałkarzy. Mam nadzieję, że wystarczy. W końcu tamtych mnichów aż tak dużo chyba nie ma. Nie są oni też oczywiście specjalnie silną jednostką. Potrzeba nam broni, ser. My są pałkarze. Czego ci trzeba? No dobrze, grupowanie się udało, to teraz. Potrzebujesz panie prawdziwej siły. Tak, wasza wysokość? To teraz tylko ruszać na opata. No dobrze, drabiniarze się ustawili, teraz tylko muszą wejść na mury pałkarze i rozprawić się z opatem. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Nie wyjaśnię mnie tam do. Niestety pałkarze mają pewien problem z poruszaniem się i czasami ciężko. O cholera, takiej ilości mnichów się nie spodziewałem, niestety. Cały mój atak nie wyszedł, trzeba będzie się bardziej postarać, żeby wywabić jednostki i się ich pozbyć. Nie wiedziałem, że tam jest aż tylu tych mnichów i aż tylu uczników. Wiedziałem, że ich tam trochę jest, bo są ściśnięci, ale że aż tylu, to trochę mnie zaskoczyło. Więc w pierwszej kolejności, tak jak mówiłem, trzeba będzie postawić wieżę oblężniczą, która wywabi tych, że mnichów i uczników z zamku, bo oni tak naprawdę mieli ruszyć na mnie. Niestety coś sprawiło, że zamek już został zablokowany i nie da się już z niego wyjść żadnym sposobem. O dziwo, drabiniarze jeszcze żyją. Może uda mi się to wykorzystać i na przykład wejść łucznikami na mury, ale najpierw potrzebuję dość dużą ilość tych łuczników. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, ser. Tutaj oczywiście też przyspieszyłem grę z powodu rekrutacji wojsk. I no, oczywiście ponownego czekania na to, aż uzbieram złoto, aż będę miał jakieś towary do sprzedania, tylko że tym razem kupowałem łuki, chociaż myślę, że tańsze byłoby kupno arabskich łuczników. O, łucznik wrócił na mury, to będzie powoli wybijał tych drabiniarzy. Może mi ich nie starczyć. Znaczy nie starczyć, mogą mi nie przeżyć do momentu, aż tam wrócę. Niestety przestawienie ich wiąże się już z pewnym wybiciem. No tak, więc jest. Trzeba liczyć trochę na szczęście. Wasza łaskawość? Buduję sprzęt oblężni, czekamy na rozkazy. Obawiam się, że tych łuczników może być mało. Chyba jednak trzeba będzie dokupić więcej. Ta 40 może tutaj nie wystarczyć. Myślę, że trzeba będzie jednak zbliżać się do setki. Dobra, pałkarzy dokupi się z czasem. Teraz trzeba skupić się na łucznikach, których, jak już wspomniałem, zadaniem będzie pozbycie się mnichów i łuczników z zamku opata. Tak naprawdę oni sami stamtąd wyjdą, jak już o tym też wcześniej wspomniałem.
więc tylko trzeba tak ustawić łuczników moich, aby skutecznie powybijali michów z opactwa, ale jednocześnie, żeby łucznicy nie nadziali się na kostury michów. Niestety drabiniarze nie przeżyją tego, nie dadzą rady. Nie ma też możliwości przestawić ich w jakieś bezpieczne miejsce. Łucznicy w gotowości. Wieża przygotowana do oblężenia. No i poszli. I wychodzą. Może uda mi się jeszcze coś szybko zbudować. Ale niestety zabrakło mi inżynierów. Zdążyli zginąć po drodze. Także teraz tylko czekać na to, aż moi łucznicy pozbędą się wszelkich agresorów. Jeszcze w tym czasie dokupię pałkarzy. I właśnie tutaj można zastosować ten element obronny, o którym mówiłem. Bo może być tak, że jakieś tam niedobitki tych michów przeżyją. Zależy od tego, jak ustawimy łuczników. I wtedy warto mieć tam przynajmniej tę wieżę obserwacyjną, żeby w razie czego pozbyć się tych niedobitków, którzy mogliby nam zagrozić. Ewentualnie można też po ustawieniu wieży oblężniczej czekać, aż misi sami przyjdą do zamku, bo oczywiście mają tylko jedną możliwość wejścia. I tu właśnie paru niedobitków zostało, ale na szczęście zajmą się nimi pałkarze. No może nie, a jeszcze tutaj przechodzi paru. Chociaż tu na szczęście było ich tylko dwóch, więc równie dobrze Lord też by sobie z nimi poradził. No dobrze, teraz tylko wbiec do środka i pozbyć się ostatecznie opata. I oczywiście ponowny błąd gry. Jednostki mają problem z przemieszczaniem się po murach, gdy są w dużych ilościach. Część z nich zostaje na miejscu. Szczególnie widoczne jest to w przypadku asasynów, którzy nie zawsze mają ochotę wspinać się na mury, bądź się przemieszczać się w jakieś miejsce, gdy jest ich dużo. Po prostu część z nich zostaje i stoi, czekając na nie wiadomo co. No tu już też jest trochę mniej, jednak jest ich dużo mniej niż przy poprzednim ataku, tak więc można powiedzieć, że przeszliśmy już misję 59. Także dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Nie odpłacę ci za nią. Zwycięstwo!